Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku Resident Evil 6. Znowu Kitty próbowała mnie oczywiście zabić. Cześć, no, Kitty. Na siema. Tak, właśnie... Ej, co to było? Co ja wcisnąłem właśnie, nie wiem. Nie wiem. Coś wcisnąłem i fajnie mi pokazało. Właśnie się dowiedzieliśmy, że Kitty jest tak trochę nieśmiertelna, gdyż przebiło ją kawałek śmigła, a jednak przeżyła. I jest się mega szybko regeneruje. A właśnie nie wiem, to ciekawe w sumie. Zobaczmy, chyba nie ma. Chyba nie ma. Ej, ale trochę dziwnie, bo... Dobra, tam oni rozmawiali, żeby się rozejrzeć, choć idziemy dalej. Także nasza ucieczka z helikoptera nawet udana. Ej, dobra, coś tu się zwaliło, aż trochę się bałem podchodzić. Drabina w takim miejscu? Nie. Takie bardzo coś dziwnego. Finally a little luck. Okay. First we find the data. Then we'll take shelter there. So this data you need to find? It's about me, isn't it? Jaka dziwna kamera. Czekaj, co my tu mamy? Bo tutaj jest urwisko. Nie można przejść. Tutaj. Aha, widzę. Mamy... O, roślinka. Ale dostaliśmy minimapę. Nigdy minimapy nie mieliśmy. O, beczka, szach oczywiście. I w dół. Ej, no ale to jest trochę też. Po drabinie to za każdym razem wchodzę, a tak to sobie skaczą. Wiesz co, to mi troszeczkę przypomina Tomb Raidera. O, broń jakaś będzie tutaj. Uuu, nice. R. Nie E, tylko R. Snajperka. No i nice. Amunicja do snajperki, fajnie. O, nikogo tam nie widać. Chodź tutaj. Idę. Coś blisko jest. Tu mamy jakieś klucze, wow. A, na górze. Nie. Tak, ale tam możemy wejść? Chyba nie, chyba musimy przejść tędy. Tak. Tu musimy się cofnąć i przejść tędy. O rany, jaka zamieć. Aha, dobra, już wiem, co tu będą za stworki. On, tylko niech one się teraz nie odmieniają. To się odmieni, nie? No właśnie, wiedziałem. Wiedziałem, że to musi się tak skończyć. A, w tym nie mam amunicji. No nie mogę go namierzyć. O, to dupa! Dobra, zamieniamy broń jednak. Dobra, leży. Nice. A jak ja mogę do ciebie tam zejść? Tędy chyba muszę do końca podejść i dopiero tu. Gdzie ty? Aha, tam jest przejście. Na górze. Byłem powyżej akurat ciebie. Dobra, tam musimy iść po klucz. Ej, ale po raz pierwszy 90 kul do jakiejkolwiek broni. Od początku, jak graliśmy w Residenta... dobrze, w Residenta nigdy tyle kul nie miałem. W żadnej broni. Czekaj, bo jestem jakiś kawałek za tobą. Gdzie ty pobiegłaś? Tutaj gdzieś. No pozabiłam te... O, tu jest szach. Ej, czekaj, bo tu jest światełko czerwone. Do tego światełka podbiegłem, a to wcale nie, nie tędy. No, skubane, ja się cofnęłem. Tak, właśnie wiem, bo patrzyłem, że te czerwone światełko to ty jesteś na mapie. Dobra, nieważne. Nie jesteś oznaczona w żaden sposób, więc trudno. Ej, duże szachy, fajnie. No, bo pozabijałam tych gości. Skoczymy. No, musimy się jakoś... dobra, tutaj. Dobra, szach i szach, dobra. Czekaj, tu jest wejście wyżej. Tu musimy chyba zbiec trochę. Tak, jest droga do klucza, tędy. Chyba tu jest dużo przejść. Okej. Idę tam do ciebie. Dobra. Już mam. Nie ma tam nic? Nic więcej nie ma, już wracam. A co to za skrzynka tam była? Gdzie skrzynka była? Serio? Tak mi się wydaje.
No. Ej, no, Rydli przegapił. Dobra, byłem skupiony bardziej, ale. I beczka, i tu szachy. To się po szachy wracam, no bez sensu. No punkty. No dobra, te punkty to tam wiesz, i tak nam tyle i brakuje, że. No idą goście, no. On powiedział, co czekasz? Ja mu nie mówię po polsku. A nie wiem, jakoś nie zwróciłem uwagi na to. No powiedział, co czekasz. No, kop... Ej, no nie mogę go skopać. Masz headshota. Franco mała. No nie, już się chciał zamieniać frajer w coś. Oczywiście skończyła się amunicja. Ty, ja mam 72 kule do pistoletu zwykłego. No ja mam taki, co 3 razy wystrzelił. A nie, mała amunicja. Ten. Najgorsze jest, że jak celujesz, nie? To nie liczy się, żeby go namierzyć środkiem celownika, tylko tym czerwonym laserkiem. Czaj, tu możemy pójść albo na górę, albo tu prosto. Tu mamy beczkę. W beczce oczywiście szach. Oczywiście tu jest bardzo coś fajnego. Dobra, no to idę do ciebie, jak tak. Czaj, 75 metrów. Chyba niepotrzebnie wchodziliśmy, musimy tu zaskoczyć, bo tam chyba będzie klucz. Ale i tu jest klucz, dobra, to chodźmy najpierw do tego klucza. Skoczymy i dalej. Ale nie podoba mi się to. Fajnie jest rozbieg, on fajnie to rozwala. Nic nie ma. Ej, czekaj, tu coś, czekaj. Jest spacja, żeby się przeczołgać, dołem można przejść. Uuu, jakiś list. Ej, roślinka tam była. Ups, ała, zabolało. To pamiętam. Ja nie, bo nawet się nie spodziewałem, że tam będzie. Ej, dobra, wiesz gdzie jesteśmy? Tu zaczynaliśmy chyba. Aha. No to niezły zjazd. Będę tam, będę. A ja ci znowu tu są? Ej, snajper mnie postrzelił, fuck you. Zje mnie! No i dobra, przegryzł mnie na pół. Ale żyje. Żyje. Spoko, musimy tylko pomóc. No powiedział, nie możesz mi nic coś tam. No czemu oni w domu polsku? Łe, to znowu ten. Dobra, mu nic trochę z nich wypadło. Znowu chce mnie złapać. Fuck you. No co do mnie strzelasz, pojedę? Dobra, głowa zgnieciona. Pu. Czemu on nie mówi? Kolejne jakieś osiągnięcie mi wpadło, tego nie mam bladego pojęcia tutaj, o co chodzi. Nie strzelaj, coś tam było. No. No lecie, ja nie mówię po polsku. Nie wiem, może polska mafia zaangażowana we wszystkie ciemne interesy. Dobra, po głowie go. Jak zjechał. No, rozpuszczaj się, bo chcę zobaczyć, coś się przypadkiem nie wypadło. Dobra, wracamy tam na wyżej. Bo nie pamiętam, czy tam była jeszcze inna droga. No, traf tą skrzynkę. Też nie trafiłem. Dobra, mam. Czekaj, coś tu będzie? Nie, no to idziemy na górę, tak? Tak, bo musimy... Nie górą, bo na dół. My tu byliśmy na górze, musimy dołem przejść. Idziemy dołem. Tak, bo górą już przechodziliśmy i tam było do tego zjazdu. No i znowu się zamienia w to badziewie. Coś z niego wypadło.
wypadnie. Dobra, jest to amunicja. Ej, dobra, za szybko pochwaliłem tą grę. Miałem 70 coś kul. Ej, bez głowy stał. No co za goście. Stoi bez głowy, nic mu się nie dzieje. Dobra, lecimy dalej, wyżej jeszcze. Na skuterze jakimś. Oni przyjechali czy odjeżdżają? Odjeżdżają chyba. Nie, planuję. A dobić go można. No, nie r- mi tego teraz, gościu. Dobra. Zamiatany. Ej, możemy tym jechać. Ej, no. To chyba na wstecznym jedziesz. Ale jak? Nie wiem, jak ale jechać, pojechałeś tak? Do tyłu. Tu się nie da jechać. Okay. No ja nie mogłem wsiąść, jak ty jechałeś. Czekaj, nie rozjedź mnie. No właśnie, mówiłem, nie rozjedź mnie. Aj, spadam na dół. Ale ja obok ciebie przyszłam. No to chyba zginę. Dobra, o coś się zaparłem. Kuźwa, aż teraz spadłeś? No tak, no, potrąciłaś mnie, ja zacząłem zjeżdżać. Ale dobra, wstałem. Wstałem, tylko na razie nie mogę znaleźć... Kurde. Dobra, ty prowadzisz. Czekaj, muszę... Wszystkie leki mi poszły teraz po tym zjeździe. Dobra. Część sobie zostawię, może na później. Spację, żeby prowadzić. Okej. Okay. Jak się tym jedzie do przodu w ogóle? Myszka i do przodu. Dobra, ale to zjeżdża cały czas do tyłu i nie można tego obrócić. No chujowo się to prowadzi. Ej, to jest jakaś masakra. Nie wiem, czy w ogóle my musimy tym jechać. Chyba to olać lepiej będzie. No, olejmy to może. No to bez sensu. To jak to jedzie, jakby chciała, nie mogło. Jeszcze nie da się tym sterować. Dobra, opuść ten pojazd. Fakać go. Aha, aktualizacja do ten... Do grafiki mi właśnie wyskoczyła. No fajnie, fajnie. Mam nadzieję, że to się nie nagrywa, bo tam gdzie pisało dostępna jest aktualizacja do ten... To znowu skuter. Dobra, zdechł. Ale boli dwóch chyba. Czekaj, muszę na sekundę escape wcisnąć. Aha. To zamykam, już nie będzie. Potem sobie zaktualizuję, ale no nie, no co za ten. Czekaj, to gdzieś tutaj jest ten klucz. W tą stronę, tu mamy 30 metrów niby do niego, zobaczmy. Jest, tu będzie chyba. Tak, jest, leży. Mamy. Beczka. O, beczka, amunicja. Dobra, teraz jeszcze po jeden tam musimy się dostać. Dobra, tym mostem chyba. Fajna zimowa atmosfera tutaj panuje, tak trochę... Nie, no dobra, tędy chyba jakoś, tu trzeba przebiec, dobra, da się. Jak tam Kitty wydarła do przodu? Dobra, mamy wszystkie te... Ło, co tu się odwala się? Czekaj, dobra. Aj! Coś tu jest. Ej, skąd to masz? O, jest szach, no faktycznie. Dobra. Okej. Teraz gdzie mamy iść? A nie mogę stąd sobie zeskoczyć tak normalnie? Dobra.
Potędy, nie? Kolejny szach. Nie wiem, czy nie będziemy musieli się do... Czekaj, 70 coś metrów do tyłu niby nam pokazuje. Tylko... Moment. Nie, bo my idziemy w drugą stronę, oddalamy się od wyjścia. Ale tam nie ma jak przejść, to musimy pójść tędy. Aha, czyli pewnie musimy się znowu wrócić. Do tej chatki z początku. Dobra, no to się wracamy. Ej, fajnie, że on dyszy, ale się praktycznie nie męczy. Czekaj, tutaj chyba tędy, bo tam nie mamy nic przejścia. No nie, są tutaj... ale dobra. Nie, ten jest pusty, ale ja na niego nawet nie wsiadam, fakać go. O dobra, w ścianę biegnę. Ej, jest tak ciemno i przez ten padający śnieg czasami nie widać, gdzie się biegnie. Fajnie to zamieć wygląda ogólnie. O, zajebiście. No ja też właśnie przez ślizg postanowiłem to zrobić. Wow. Ej, dobra, ale tutaj gdzie te... Tu do góry musimy teraz wbiec. Nie, przecież my stąd zjeżdżaliśmy. Tu drabiną chyba? Tak, chyba drabiną musimy wejść. Nie, tędy, czekaj, tędy chyba. Jakoś szliśmy tutaj. Czekaj, już to zeskakuje. Ej, dobra, na drugi raz to rzucamy jakieś ziarenka, nie wiem, czegoś za sobą, żebyśmy wiedzieli, gdzie mamy potem iść. Tak, zbliżamy się do wyjścia już. Ej, którędy pobiegłaś? Patrz na mapę. Bo patrzę, ale czekaj, coś mnie tu blokuje. Niby jak teraz? Nie. Nie. Czekaj, bo ja cię nie widzę. A tam jesteś, dobra. A, tu jest stacja. Czekaj, tylko jak to przejść? Czekaj, bo ja nie widzę tutaj, jak ja mam to przejść, żeby to ominąć. Dobra, tędy. I tu tym łukiem. Dobra, jest, okej. Okay. Tam jest jakiś zeskok. To nie wiem, czy to na pewno tędy. Ale no, no to jest chatka. Chyba tędy, bo zbliżamy się do wyjścia niby, ale 120 metrów. Aha, tu chyba po tych schodach będziemy musieli? A po tej drabinie tutaj chodź, czekaj, zobaczymy. Czekaj, a chatka to nie jest właśnie to? Na mapie taki kwadracik? Może, ale... Ale zobaczymy tędy, jak sobie idziemy, bo to będziemy na tej samej wysokości niby. A to tak, tutaj, bo tędy, stąd zaczynaliśmy w ogóle. Tak, jest tutaj, chyba będzie już teraz na wprost. Nie. Ja zaskoczyłam tędy. Jak zeskoczyłaś? Ale z drugiej strony. Czekaj, czekaj. Bo mamy... Ej, ta chatka jest tam. Jak mamy do niej dojść teraz? No właśnie, czekaj, wróćmy. Aha, czekaj, tutaj. Tu mamy schody. No, tędy chyba musimy przejść. Tędy i patrz na mapę, tędy tutaj, po schodach. Tędy byśmy musieli, tutaj, po tych schodach i w lewo. No dobra, nie powiem, ale bez tej minimapki byłoby ciężko tutaj. No. A, no na górę, idziemy. Te lawiny są fajne, bo dobrze, że one są przed nami zawsze, a nigdy na nas nie spadają. I super, że oni się też tak bardzo nie męczą, bo jakby to jeszcze trochę... O ty kurde, w życiu! Zdech ptak. Zły ptak. Będę musiał ci tu pomóc, bo to, a nie, to chyba... Tak, na fał otwieramy to, chodź. Okay. Dobra, dotarliśmy do chatki, mamy ten drive, więc w sumie spoko. Ale nie powiem, w tej misji akurat ta minimapka się bardzo mocno przydaje. I co, czarny obraz? Dobra, cutscenka, pewnie ktoś tu po nas musi przylecieć, jak to zwykle bywa.
więc albo musimy przeżyć. Sobie to. No. Zlikwiduj wszystkich wrogów. No oczywiście. Ała! Ty kurde chamiszczu. Ej! Ej, no co on robi? A ja HP nie mam, ej! Ej, dostałem z tej pałki elektrycznej i leżę, fuck! Czekaj, ja muszę taki... No nie mogę nic zrobić za bardzo, dobra. Dzięki, ale ich tu jest od zasrania w sumie. No nie, znowu! Znowu ja też dostałem tą pałką. Aha, i zginąłem. No dobra, fajnie. Dobra, no to powtórzmy to jeszcze. Może uda nam się w tej chatce przetrwać. Fajna, fajna chatka w sumie. Bardzo, bardzo przytulna, tylko że... Bez amunicji. Dobra, już mogę. Przez chwilę się nie mogłem poruszyć. No nie, ten się musiał zamienić, really. Dobra, tego z tą pałką elektryczną trzeba załatwić. A dobra, udało mi się, czekaj. No ładuj to. No kurde, weź go. Dobra, chyba, dobra, udało się, leży. Tego udało się zabić. Padło. Ja pierdzielę, co tu się odwala się. Dobra. Nie, no bombę jeszcze podłożą? No super. Czekaj, bo mnie trzyma frajer i muszę się na AD uwolnić jeszcze z tego jego chwytu. Dobra, uwolniłem się. Teraz może jeszcze bym go tak przy okazji mógł zabić. Dobra, super. Nie mów, że będziemy musieli skuterami stąd wyjeżdżać. No nie, lawina i skutery. Tak? Nie mogę nic... A jest, V. Dobra. Udało się, chyba zdążyłem. Nie zdążyłem. Aha, fajnie, no to super w sumie, no bardzo, bardzo sympatycznie. Nie z tej strony podbiegłem, po prostu, bo byłem pewny, że będzie spacja jak w poprzednim. O, dobra, no to wysadzajcie to szybciej, no dawać. Ej, widziałeś wybuch? Aha. Co to było? No szybciej wsiadaj, dziecko. No nie możesz mi nic, coś tam. Nie mam amunicji już w tym pistolecie, dobra. Czekaj, tego. No, czemu nie mogę strzelić? No o co chodzi? Aha, ty wybiegłaś, dobra. A ja jeszcze jestem w budynku. Dawaj. No jak ja mam z tym jechać? Nie wiem, przed siebie. Trzymaj tylko lewy myszy i już. Olać resztę. O, bez kitu. Jak się tym... Dobra, da się tym skręcać, okej. Okay. Jaki skok. Nie powiem, bardzo fajna jazda, tylko kurde, drzewa trochę przeszkadzają. O, shit. Dobra, wyrobiłem się, już się bałem, że się nie wyrobię. Ej, no kurde. Jeszcze 600 metrów jazdy przed nami. No nie. Seriously? Jakim kurczę cudem? Dobra, jeszcze raz próbujemy. Fajna jazda, naprawdę. Polecamy każdemu, kto lubi sporty zimowe. Skutery są mega zajebiste.
teraz pytanie, tam trzeba przyhamować czy przyspieszyć? Aha, dobra, tu trzeba po tym lodzie, fuck. O shit, no ej, jak mnie to dogoniło? Nie, to coś tu jest, kurczę, ewidentnie nie halo. Czekajcie, jeszcze raz próbujemy. Ale dziwne to jest, naprawdę, bo nie wiem, co tutaj mamy zrobić teraz tak naprawdę. Aha, w drzewo i jeszcze raz w drzewo przywaliłem, fajnie. No też przywaliłaś? No. O, to pozdrawiam właśnie, to spowalnia mocno. To ja i tak nie wiem, jak my tutaj mamy, bo tutaj będziemy musieli wjechać. O, i w drzewo, fuck. No nie, dogania mnie. No i znowu, w tym samym miejscu. Ej, za każdym razem w tym samym miejscu mnie to dogania, nie wiem dlaczego. O co tu chodzi? Dobra, mamy tędy. No tutaj okej, dobra. Nie ma problemu. Easy. No i dobra, jesteśmy w tym punkcie. No tu on skoczył raz, drugi, trzeci, nie dogoniło mnie, fuck. Ale fart, dawaj. Dawaj, gościu, dawaj. Bez jaj. No nie, dawaj. Jaskinia, fuck. Pozdro, mamy zapis, dobra. Easy. Za jaskinią. Ła, nie! Jak? 40 metrów, dawaj. Dobra, jest. Łe, okej, okay. I spadłem, fuck! Nie wiem, gdzie tam teraz pojechać. Ja pierdzielę, co za skutery. Dobra, próbujemy dalej. No, mieliśmy checkpointa w jaskini, chyba poza jaskinią już też, więc... Nie, jaskinia, dobra. W lewo, Kiki. W prawo. Tam. No nie, jak? Nie wiem co. Znowu ten jakiś jeden punkt będzie mnie zatrzymywał. No nie, dlaczego? Dlaczego tak? Kurde. Czemu w jednym punkcie musi mnie znowu zatrzymywać? Aha, uderzam w ciebie, muszę zwolnić. O, ściana. Spadnę? Nie spadnę, dobra. No, ej, nie wiem o co chodzi, znowu, następny jakiś dziwny punkt, gdzie mnie wybija coś od razu. A dojeżdżasz do krawędzi tego? Tak, dojeżdżam i raptem mnie coś zrzuca. Okej, dobra. Dobra, to dzięki za radę. Zobaczymy, może się uda teraz. Aha, faktycznie, nie można do tej krawędzi się zbliżyć. Nie! Co mamy wcisnąć? Nic, dobra. No ja spadnę na trzy. O, ja nic nie wciskałem, dobra, oni biegną. Dobra, to cutscenka, możemy pominąć sobie ją. Okej, dobra, udało się. Dzięki tam za radę, kurde, byłem cały czas ten sam błąd popełniał, bo ja myślałem, że mamy do tej krawędzi, gdzie ten punkcik jest oznaczony, podjechać i oni se skoczą. A tu się okazało, że nie. Ej, fajnie, lodowa jaskinia. No cóż, ludzisko, udało nam się uciec skuterami, wszystko fajnie. Teraz trafiliśmy do jaskini. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie, Kiki, dzięki za towarzystwo. No i dobra, teraz już na końcu odcinka próbujesz mnie zabić, fajnie. Także dzięki wielkie za oglądanie i cóż, słyszymy się w kolejnym odcinku z Residenta. Miłego dnia i do usłyszenia. Pa, pa.